Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj odwiedził nas ponownie Mateusz Mikytyszyn, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Ples. Witam serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Gościmy pana po raz kolejny, ale nie bez kozery, bo fundacja obchodzi mały jubileusz pięciolecia powstania, a co najważniejsze, oprócz całej prowadzonej działalności, przyczynia się do nowych wydawnictw. I czy można tak powiedzieć, że co roku wydajecie jakąś publikację? Praktycznie tak, albo jako wydawca, albo jako współwydawca, i tutaj muszę podkreślić, że ta działalność wydawnicza jest chyba najprzyjemniejszą i bardzo wartościową w tym, co się dzieje, co robimy w Fundacji Księżnej Daisy von Ples. W pierwszym roku działalności, kiedy zakupiliśmy kolekcję nieznanych listów Daisy do i od monarchów europejskich, ukazała się mała broszura "Listy Daisy wracają do Wałbrzycha". To było nasze pierwsze wydawnictwo niekomercyjne. Ale już w roku 2013, kiedy świętowaliśmy obchody roku Księżnej Daisy na Dolnym Śląsku, ukazało się tłumaczenie drugiego nieznanego tomu, polskim czytelnikom nieznanego, drugiego tomu pamiętników Daisy pod tytułem "Lepiej przemilczeć". Tutaj wydawcą byliśmy wspólnie z Zamkiem Książ w Wałbrzychu. Książka się do dzisiaj świetnie sprzedaje. Jest drugim najlepiej sprzedawanym produktem I Zamku tłumaczka Książ. się z nami zaprzyjaźniła, pani Barbara Barbara Borkowy. Borkowy, z tej współpracy właśnie jej efektem, jej rezultatem była wydana w 2016 roku książka "Siostry". To jest pierwsza podwójna biografia Daisy i jej siostry Shirley Westminster. To jest zupełny numer jeden, sprzedaje się doskonale, już jesteśmy po dodruku, miękkiej oprawy. A w roku 2015 wydaliśmy reprint broszury wydanej przez Hochbergów w roku 1905. Instytucje dla dobra górników kopalń książańskich Jego Wysokości Księcia von Ples w Wałbrzychu na Śląsku. To był reprint historycznego dokumentu pod patronatem księcia Bolko. Także co roku coś. Tak, no i zmierzam do tego, aby przedstawić najnowsze wydawnictwo wydane, najnowszą publikację wydaną wspólnie z Muzeum Narodowym we Wrocławiu pod redakcją pani Beaty Lejman, czyli Książ. Pamiętajmy o ogrodach. Jak doszło do poruszenia w ogóle tego tematu przez fundację wspólnie z Muzeum Narodowym, bo ogrody to był bardzo obszerny dział działalności rodziny Hochbergów. Nie możemy zapominać o ogrodach. Książ bez założenia ogrodowego, bez założenia parkowego nie byłby tym samym miejscem. O jego wyjątkowości, o jego unikalności świadczy właśnie ten mariaż kultury z naturą. To, że w tym samym miejscu od ponad 700 lat żyje człowiek, człowiek, który tą przestrzeń organizuje, sprawia, żeby była piękniejsza, mimo tego, że to była twierdza, mimo tego, że książ był oblegany, że był niszczony, zawsze odradzał się jak feniks z popiołów i dzieje się to codziennie, dzieje się to zawsze. Te postępy w tym, jak pięknieje książ, cały czas są, ale nie możemy zapominać o ogrodach. Właśnie dlatego był pomysł na konferencję. Pamiętajmy o ogrodach, która odbyła się 1 i 2 października ubiegłego roku. Jej organizatorem był Zamek Książ przy współpracy Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Fundacji Księżnej Daisy von Ples, ale to rzeczywiście dr Beata Lejman, o której wspominamy, dzisiaj była spiritus movens, to ona była odpowiedzialna za ściągnięcie grona naprawdę wyjątkowych naukowców do Zamku Książ. I To to są bardzo, bardzo poważne, wręcz naukowe publikacje dotyczące tychże ogrodów i parków, ale jak zapewniała mnie w rozmowie pani doktor Lejman, że książkę tę można czytać do poduszki. tak, bo Co tam jest w dzisiaj nie można środku? napisać książki stricte naukowej, wierząc, że zainteresuje szersze grono czytelników. To jest książka specjalistyczna, ale podana moim zdaniem w bardzo przyjemnym tonie, jest bogato ilustrowana, są to zdjęcia w większości unikatowe. Tak, już na okładce widać zdjęcie, które zostało umieszczone na wystawie Orduena. Tak, to jest zdjęcie Louis Arduena, to zresztą kolejna książka, która się Małżonka Louis ukazała w tym Orduena, z roku, tego co. "Książ od kuchni", kolejny album, który miał premierę w lutym, ale "Książ, pamiętajmy o ogrodach", to jest wydawnictwo, no niestety o niezbyt wielkim nakładzie na razie. Ale czy jest dostępne? Jeżeli ktoś jest zainteresowany mocno, to może gdzieś Tak, się myślę, że postarać i można je sobie kupić. kupić w sklepie Muzeum Narodowego Muzeum we Narodowym. Wrocławiu. Myślę, że również będzie dostępna książka przez internet.
Specjaliści, którzy brali udział w konferencji, ona miała charakter interdyscyplinarny, czyli byli to specjaliści z zakresu nauk przyrodniczych, ale także humanistycznych, ale także ekonomicznych, czyli temat książa, od książeńskiego parku krajobrazowego, ogrodów książeńskich był poruszany z różnych perspektyw, z perspektywy inżynierii ochrony środowiska, z perspektywy dbałości o rzeźby. Bo to wszystko musi ze sobą po prostu współgrać. Tak, chodziło o konkretny efekt. Chodziło o to, żeby wypracować rozwiązania, powiedzieć o rozwiązaniach, które mogą być w książu stosowane po to, żeby to zamczysko, ta nasza duma, chluba przetrwała dla przyszłych pokoleń. Musimy pamiętać o tym, z czym się książ zmaga. To jest błogosławieństwo, że mamy turystów w liczbie dobijających do prawie 500 000 w roku. To doskonale dla spółki Zamek Książ, ale też musimy pamiętać, że to jest obiekt zabytkowy, który ma swoje określone moce. Musimy go przekazać jak najpiękniejszym, jak najlepszym przyszłym pokoleniom. Park Książański jest znany wielu turystom, no po prostu, żeby dotrzeć do Zamku Książ, trzeba przejść przez park. On jest pięknie utrzymywany. Czy oprócz Parku Książańskiego jeszcze gdzieś w pobliżu są ogrody, do których rękę przyłożyła księżna Daisy? Chociażby w Szczawnie Zdroju, w uzdrowisku Hochbergów, to była prywatna miejscowość od 1509 roku. Też należąca do rodziny Hochbergów. Tak, w 1934 roku dopiero została sprzedana, kiedy Hochbergowie mieli problemy finansowe. W rozwój parku, założenia parkowego inwestowali już od początku XIX wieku, kiedy rozwijało się uzdrowisko August Zemplin. Ale to Daisy właśnie nadawała ten angielski ton. Ona wszędzie sadziła rododendrony, gdzie nie pojechała. Tak, to taka jej firmowa roślina. Te stuletnie krzewy, które widzimy w Parku Książańskim, były sadzone pod jej przewodnictwem. Ona sprowadziła z Anglii ogrodnika o nazwisku Todd i to właśnie on upiększał książańskie ogrody, ogrody w Szczawnie, ale także ogród przed jej willą ostatnią w Wałbrzychu, czy ogrody w Zamku Pszczyńskim na Górnym Śląsku. Wszędzie, gdzie się pojawiała Daisy, zresztą ona o tym pisze, musiała stworzyć swój własny ogród i musiała mieć swój własny kominek. O tym, że wpływ Daisy na zmiany w książu, zmiany założenia ogrodowego był bardzo duży, mówi między innymi esej pani Krystyny Rostworowskiej, która opisuje Daisy i angielskie ogrody na Dolnym Śląsku właśnie w tym wydawnictwie, ale także Barbara Borkowy, która pisze o Ma Fantazji, Bronisława Jeske-Cybulska, która pisze o ogrodach i pałacu w Roztoce, pan dr Grajewski, dyrektor Wrocławskiego Oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pisze o Fritzu Hochbergu i jego dalekowschodnich fascynacjach, twórcy Parku Szczytnickiego we Wrocławiu. Pan Pieczka pisze o, z Uniwersytetu Przyrodniczego, pisze o mauzoleum i o faworycie w Roztoce. Także żaden z tych obiektów nie został pominięty. Pani dr Wójtowicz o ogrodach terapeutycznych na Dolnym Śląsku. Pani Iwona Binkowska o historycznych założeniach ogrodowych. Można się naprawdę dowiedzieć mnóstwa fascynujących rzeczy, bo tak pewnie nawet nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak daleko sięga historia tych ogrodów. Książ należał do rodziny Hochbergów około 500 lat. Czy od początku były te ogrody, kiedy takie pierwsze znaczące prace zostały tam wykonane? Jak wiemy z historii, twierdza książska powstała pod koniec XIII wieku. W 1293 roku przeniósł tam swoją siedzibę z Lwówka Śląskiego książę Bolko Świdnicko-Jaworski. No i na potrzeby twierdzy na pewno działały przy niej ogrody warzywne, produkujące na potrzeby dworu książęcego. Takie bardziej praktyczne. Ale prawdziwe ogrody ozdobne pojawiły się w książu w XVII wieku. To prawda, że Hochbergowie zakupili zamek i całą, zresztą południową część księstwa Świdnicko-Jaworskiego w 1509 roku. Byli właścicielami czterech prywatnych miast, Świebodzic, Boguszowa, Mieroszowa. A ogrody stworzyli już w XVII wieku. One najpierw były renesansowe, później barokowe, podczas wielkiej przebudowy Konrada Ernsta Maksymiliana von Hochberga, ale co jest unikatowe w nich, to że znajdują się w tym samym miejscu od ponad 400 lat. I są przez kolejne pokolenia uprawiane. Czy one były dostępne dla ludzi, tak jak w tej chwili są dostępne? Czy raczej no, zachowywali je tylko dla siebie, jak to było?
Ogrody Hochbergów były dostępne już od początku XIX wieku. To właśnie w XIX wieku w Niemczech zaczęła się bardzo rozwijać turystyka piesza. Książę Hans Heinrich X udostępnił ogrody romantyczne, które zaprojektowała jego matka Anna Amalia von Anhalt-Cothen-Pless, czyli księżniczka Pszczyny, która wniosła Hochbergom w Wianie księstwo pszczyńskie. I ona wraz ze swoim mężem, hrabią Hansem Heinrichem VI, stworzyli wtedy tak modne, romantyczne ogrody pod kierunkiem Christiana Tischbeina. Z Hesji wtedy też powstała twierdza Stary Książ. Na bazie średniowiecznych ruin wybudowano zamczysko imitujące średniowieczne zamki. Wtedy też powstały groty, na przykład wyspa na jeziorku na stawie łabędzim, nieistniejącym dziś. I tą drogą 100 lat później szła Daisy, zmieniając wiele w Parku Książańskim, między innymi budując swoją leśną pustelnię Ma Fantasie, o której marzymy, że kiedyś zostanie odbudowana. Na szczęście ogrody przetrwały do dzisiaj, możemy je podziwiać, a teraz zachęcamy Państwa do zaopatrzenia się w książkę. Książ, pamiętajmy o ogrodach. I z tej książki można dowiedzieć się wszystko o tym, jaka była historia tychże ogrodów i możemy się z nich cieszyć do dzisiaj, przechadzać się, spacerować po pięknych alejkach, a dzisiaj naszym gościem był Mateusz Mykytyszyn, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Ples i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w książce.